oraz podsumowanie, czy też streszczenie naszego dzisiejszego spotkania. Zaczęliśmy od zadania, które rozwiązywaliśmy w zeszłym tygodniu i wydawało mi się, że się trochę gubimy w słowach, w tej uczenie, to by się powiedziało, w tej warstwie semantycznej. Kto kogoś zna, kto kogoś nie zna, więc pomyślałem sobie, że możemy uprościć to, możemy to sobie uprościć i powiedzieć, tą treść zadania możemy przedstawić w takiej postaci, no, że mamy te 6 punktów A, B, C, D, E i F i każdy musi być połączony kreskami z 3 innymi, dokładnie z 3 innymi. No i trzeba udowodnić, że wtedy istnieje zamknięta pętla złożona z 4 punktów, tak? I kresek pomiędzy nimi, no bo jeżeli te punkty to będą goście, to w środek tej zamkniętej pętli po prostu wstawimy stół i już zadanie będzie rozwiązane. No i jak to można zrobić, już nie mówiąc o znajomościach, no po prostu wybierzemy sobie jakiś punkt i połączymy go 3 kreskami z 3 innymi punktami, tak? No i pozostały jeszcze 2 punkty, które na pewno nie są połączone z tym punktem A, bo on już wszystkie swoje połączenia ma tutaj narysowane, no ale one się muszą łączyć z 3 punktami, każdy z nich. No to jak weźmiemy sobie punkt E, no to jeżeli one nie są połączone, no to punkt E musi być połączony z wszystkimi pozostałymi 3 punktami, tak? No to tu jest kilka w tej sytuacji, tu jest kilka takich pętli, tak? Jest taka pętla i jest taka pętla, no i jest ta duża pętla, tak? Czyli jest pętla A, B, E, C, A i jest pętla A, C, E, D, A i jest jeszcze taka duża pętla A, B, E, D, A. No ale może to dlatego, żeśmy nie połączyli tych dwóch. No dobrze, no jak połączymy te 2 punkty, coś tutaj przestało działać, jeszcze raz, połączymy te 2 punkty, teraz lepiej, moja myszka przestała działać, no to nadal każdy z nich, na przykład E trzeba połączyć z 2 punktami, no to powiedzmy, że łączymy go z B i C, no to wtedy ta pętla będzie A, B, E, C, A, no albo łączymy go z D, no to wtedy ta pętla będzie A, B, E, D, A, tak? Za każdym razem mamy tą samą sytuację, mamy pętlę złożoną z 4 wierzchołków, 4 punktów i kresek pomiędzy nimi, łączących je i to jest pętla zamknięta, więc w środek można wstawić stół, nazwać te punkty litery gośćmi i już zadanie jest rozwiązane. Kolejne zadanie jest podobne, ale nie identyczne. Na weselu, a wiadomo, wesela są duże, zeszło się wielu gości, nie wiemy ilu, ale wiemy, że każda osoba ma wśród pozostałych dokładnie 10 znajomych. No i musimy udowodnić, że można znaleźć grupę złożoną z co najmniej, tam w poprzednim zadaniu było dokładnie 4 osoby, tak? A tutaj co najmniej 11 osób, które można posadzić przy okrągłym stole tak, żeby każda osoba siedziała pomiędzy znajomymi. Jak sobie porównamy to z tym zadaniem, no to tak, tu było 6 osób i każda osoba miała dokładnie 3 znajomych i można było utworzyć pętlę z 4 osób. No, tu nie znamy liczby osób na weselu i wiemy, że i mamy udowodnić, że da się stworzyć taką pętlę, no bo to jest też pętla, tak? W środek której wsadzimy ten okrągły stół, w której bierze udział 11 osób, czyli o 1 więcej niż ta liczba znajomych, uniwersalna liczba znajomych, podobnie jak w tamtym zadaniu, gdzie było 3 znajomych i ta pętla składała się z 4 osób, ale tym razem mamy co najmniej, a nie dokładnie 11 osób, no, co znaczy, że tam prawdopodobnie liczba osób odgrywała jakąś konkretną rolę. No i jak próbować rozwiązać to zadanie? No podobnie, znaczy właściwie nie podobnie, inaczej trochę. Układamy sobie łańcuch z kolejnych osób, po prostu. Tak? Pierwsza osoba zna kogoś, bo zna 11 osób na tym weselu, tak? Druga osoba
Przepraszam, zna 10 osób na tym weselu. No, druga osoba zna tą pierwszą, ale zna jeszcze 9 innych, więc też można znaleźć kogoś, kogo zna. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można, zaraz zrobimy i tak dalej. Za pomocą tych trzech kropek. Tylko te trzy kropki to trzeba inaczej tutaj ściągnąć. No i potem są kolejne osoby. I tak długo kontynuujemy tą konstrukcję, aż nie skończą nam się osoby, to znaczy aż nie trafimy na osobę, która już nie będzie mogła dodać nikogo innego. No i dlaczego tak musi być? No, dlatego, że albo wszystkie osoby, które zna, są już gdzieś w tym łańcuchu, więc żadnej nowej nie może już dodać, no albo skończyły się wszystkie osoby na weselu, ale to na jedno wychodzi, tak? Wtedy też wszystkie osoby, które zna ta ostatnia osoba, są gdzieś przed nią w tym łańcuchu. No i jak sytuacja wygląda? No, sytuacja wygląda tak, że ta osoba i jej 10 znajomych to jest 11 osób właśnie, tak? No, w związku z tym ona musi tu wcześniej znać 11 osób. No, w najgorszym przypadku, kiedy to jest tych ostatnie 11 osób, które są przed nią, no to jeżeli zrobimy połączenie tej ostatniej osoby z tą 11 poprzednią, no to właśnie powstanie pętla o wielkości 11 osób. A jeżeli gdzieś ostatnia osoba, którą zna, jest gdzieś wcześniej, no to długość tej pętli będzie większa, stąd co najmniej 11 osób można w ten sposób posadzić. No i rozwiązaliśmy zadanie. Dobrze, kolejne zadanie. O, widzę, że tu się muszę przesunąć. No, zmieniamy temat. Zmieniamy temat. Teraz będzie zasada szufladkowa Dirichleta. Jako ilustracja takie zadanie mamy trzy liczby całkowite A, B i C. Liczby całkowite to są liczby całkowite. Tam minus 100, minus 99 i tak dalej, 0, 1, 2, 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. I mamy udowodnić, że średnia arytmetyczna co najmniej jednej pary z tych liczb jest liczbą całkowitą. No, co to jest średnia arytmetyczna? Średnia arytmetyczna dwóch liczb, nazwijmy je D i E, to jest połowa ich wartości. Gdyby to było 5 różnych liczb, to byłaby suma wszystkich 5 liczb podzielić przez 5. To jest suma dwóch liczb podzielić przez 2. No i jeżeli wynik ma być liczbą całkowitą, no to to dzielenie przez 2 musi być wykonalne bez reszty. To znaczy suma tych dwóch liczb musi się dzielić przez 2, czyli być liczbą parzystą. No a kiedy suma dwóch liczb jest liczbą parzystą? No wtedy, kiedy albo obie są parzyste, albo obie są nieparzyste. Tak? To znaczy, kiedy obie są parzyste, albo kiedy obie są nieparzyste. W przypadku, gdy jedna jest parzysta, a druga nieparzysta, no to suma jest liczbą nieparzystą. No to mamy tutaj te trzy liczby nasze, no i zaczynamy je układać w takich szufladkach. Jedna szufladka nazywa się liczby parzyste, a druga liczby nieparzyste. No, bierzemy tą pierwszą i przenosimy tutaj. No dobra, no to co? No, jeżeli druga też jest parzysta, no to już znaleźliśmy dwie liczby. No to zróbmy tak, żeby było trudniej. No to niech druga będzie nieparzysta, tak? To na razie nic nas nie urządza. Nie możemy wziąć pary A i B. No ale jeżeli weźmiemy C, liczbę C, no to okazuje się, że ona może być albo parzysta i wtedy suma A i C jest parzysta, albo nieparzysta i wtedy suma B i C jest parzysta. No, w związku z tym w jakiejkolwiek sytuacji zawsze spośród trzech liczb da się znaleźć dwie takie, których suma jest parzysta i dlatego średnia arytmetyczna też jest liczbą całkowitą. No i wykorzystaliśmy w tym zadaniu taki sposób rozumowania, który nazywa się zasadą szufladkową Dirichleta.
od pana Dirichleta, który to zdaje się wymyślił, a po angielsku nieco bardziej malowniczo The Pigeonhole Principle. No i to brzmi w ten sposób, że jeżeli mamy n przedmiotów i rozkładamy je do k szuflad i liczba przedmiotów jest większa niż liczba szuflad, to w co najmniej jednej szufladzie znajdą się dwa przedmioty. No a skąd ten pigeonhole? No tak wygląda taka kolonia gołębi, powiedzmy, tak, u hodowcy. Każdy gołąb ma własne pudełko. No a tak wygląda coś, co się nazywa mail pigeonhole, czyli skrzynka pocztowa. W instytucie, w którym pracuję, ona też tak wygląda. Tu są nazwiska i wkłada się po prostu pocztę, rozdziela się pocztę. No i powiedzmy, że jest 30 pracowników, więc jest 30 takich szufladek. Jeśli listonosz przyniesie 31 listów, no to oczywiście w którejś szufladce muszą się znaleźć dwa listy, z całą pewnością. No dobrze, to potem mamy jeszcze jedno zadanie. Janek ma skarpetki w czterech kolorach, czerwonym, żółtym, zielonym i niebieskim. Po dwie pary jednakowych skarpetek tego samego koloru. No, po ostatnim praniu nie chciało mu się łączyć skarpetek w pary i wrzucił je po prostu pojedynczo do szuflady. I teraz wstaje rano, jest ciemność, światła zapalić nie można, bo koty śpią. I na ślepo sięga do szuflady. I jest pytanie, ile musi wyciągnąć z niej skarpetek, żeby być pewnym, że wśród tych wyciągniętych skarpetek są co najmniej dwie w tym samym kolorze. No, to mamy sytuację taką, że mamy tutaj te skarpetki. No i podzielmy je na szufladki, tak? Takie jedna szufladka na skarpetki w kolorze czerwonym, druga w żółtym, trzecia w zielonym, czwarta w niebieskim. No i Janek wyciąga, no wyciąga na ślepo, więc w najgorszym przypadku wyciągnie po jednej skarpetce każdego koloru, tak? Jeżeli będzie wyciągnie cztery skarpetki. To jeszcze nam nie gwarantuje, że znajdzie się wśród tych czterech skarpetek na pewno para tego samego koloru. No ale teraz już jakby wyciągnął jakąkolwiek inną skarpetkę, niezależnie od tego, jaki kolor by wyciągnął, no to musi się zdarzyć sytuacja taka, jeśli wyciągnie żółty, to będzie miał parę żółtą, jeśli wyciągnie zieloną, to będzie miał parę zieloną, jeśli wyciągnie niebieską, to będzie miał parę niebieską, jeśli wyciągnie czerwoną, to będzie miał parę czerwoną. Stąd wynika, że nasz bohater Janek musi wyciągnąć co najmniej pięć skarpetek, żeby mieć pewność, że wśród nich jest para w tym samym kolorze.